Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. To była długa i dobra rozmowa. Tak wczorajsze ponad dwugodzinne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa Jarosława Kaczyńskiego komentują przedstawiciele głowy państwa oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu prezydent rozpocznie konsultacje projektów swoich ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Po zawetowaniu przez prezydenta ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości pojawiły się głosy o możliwym konflikcie w obozie rządzącym. Według totalnej opozycji wczorajsze spotkanie tego dowodzi. Sam fakt, że rozmowa trwała blisko 2,5 godziny, świadczy o tym, że jednak porozumienia nie ma i że jeszcze sporo pewnie będzie do wyjaśnienia co do intencji obu stron. Spotkanie nie było zaskoczeniem, bo alternatywą była otwarta wojna. Ta otwarta wojna szkodziłaby przede wszystkim obozowi rządzącemu. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że rozmowa Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości była długa i dobra. Dotyczyła najbliższych planów politycznych obozu rządzącego. Politycy dyskutowali też o reformie wymiaru sprawiedliwości. Obaj są przekonani, że głębokie zmiany są potrzebne. Prezydencki minister podkreślił, że o jakość zmian zadba głowa państwa. Bardzo dobra atmosfera rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą dotycząca ustaw reformujących sądy, uzgodnienia drogi ich uchwalenia, by skutecznie naprawić polski wymiar sprawiedliwości. Napisała wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Rozmowę prezydenta z Jarosławem Kaczyńskim poprzedziło spotkanie ścisłego kierownictwa partii. Bardzo się cieszę, że do spotkania doszło. To jest dobry sygnał, te pojawiające się informacje w przestrzeni publicznej, że jest jakieś pęknięcie, coś niedobrego się dzieje. Jest oczywistą nieprawdą. Komentował dziś wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W poniedziałek prezydent spotka się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Na środę Andrzej Duda zaprosił natomiast przedstawicieli wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Jako pierwszy z głową państwa na temat projektów ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości będzie rozmawiał wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Ryszard Terlecki. Dla każdej partii prezydent poświęcił godzinę. Totalna opozycja liczy, że uda się jej przekonać Andrzeja Dudę do swoich racji. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko kurtuazyjna rozmowa. Grzegorz Długi z Kukiz15 nie ma wątpliwości, że reforma jest potrzebna. Jego zdaniem musi być ona jednak dobrze przeprowadzona. Prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości to będzie wtedy, jeżeli uda nam się go gruntownie zreformować. To nie jest tak, że ryba psuje się od głowy, wobec tego zmieniamy głowy. Ta ryba jest cała zepsuta, wobec tego wymiana głowy niewiele tu zmienia. Trzeba zmienić całość. Wczoraj Polska Fundacja Narodowa ruszyła z kampanią informacyjną o reformie sądownictwa. W całej Polsce pojawiły się już pierwsze billboardy. Akcja ma pokazać Polakom, że reforma jest konieczna. O słuszności reformy dowie się także zagranica. Polska nie potrzebuje żywności modyfikowanej genetycznie, uważa minister środowiska profesor Jan Szyszko. W sali ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się dziś konferencja naukowa Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń od GMO. Wydarzenie było połączone z promocją polskiej zdrowej żywności, w szczególności dziczyzny wciąż niedocenianej przez konsumentów. Inżynieria genetyczna zajmuje się uzyskiwaniem nowych lub zmiany istniejących cech fizjologicznych roślin i zwierząt. Jednym z głównych celów jest przyspieszenie produkcji żywności i stworzenie odpornych organizmów. Takie zabiegi nie są jednak bezpieczne. GMO w ogóle jest dużym zagrożeniem dla układów przyrodniczych, a tym bardziej zupełnie niepotrzebne w Polsce. Polska ma świetnie przygotowane gleby ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości i to w dużych ilościach, a taka żywność jest bardzo mocno poszukiwana w państwach wysoko rozwiniętych. Podkreśla minister środowiska profesor Jan Szyszko. Wprowadzenie organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska może przynieść katastrofalne skutki. Bardzo dużym zagrożeniem to jest, proszę państwa, niszczenie bioróżnorodności. Stwierdzono, że w uprawach rolniczych oprócz kilkunastu szkodników występuje około 100 gatunków owadów pożytecznych, które również są niszczone
przy uprawach GMO. Wskazuje profesor Jan Narkiewicz-Jotko. Spożywanie GMO przez człowieka stanowi zagrożenie również dla niego samego. Związane z jedzeniem zachorowania, m.in. otyłość, cukrzyca, alergie pokarmowe w populacji amerykańskiej zwiększyły się od 2 do 10 razy w latach od 1994 roku. Zdaniem wielu ekspertów w Polsce nie ma potrzeby wprowadzania na szeroką skalę GMO. W naszym kraju na razie nie ma problemów z produkcją żywności. Pojawiają się też nowe możliwości wykorzystania polskich zasobów. Przykładem jest dziczyzna, która wciąż nie jest doceniana przez Polaków. W tej chwili w większości tą zwierzynę, którą regulujemy i pozyskujemy, jest eksportowana poza granice naszego kraju w formie nieprzetworzonej, w formie czystego surowca, notabene po bardzo niskich cenach. Polska dziczyzna jest sprzedawana za granicą nawet za 50 groszy za kilo. Maksymalna cena nie przekracza kilkunastu złotych. Po jej przetworzeniu producenci zarabiają krocie. Kiedyś jeden satyryk powiedział, że dobry osioł wie, że się ściąga od lepszego. Nie wiem, czy ci na zachodzie są lepsi, ale oni nasze mięso biorą. Produkty z dziczyzny chcą promować Lasy Państwowe, mówi ich dyrektor Konrad Tomaszewski. Niebawem Lasy Państwowe otworzą kilka wzorcowych sklepów, przecież nieukierunkowanych na jakiś wielki zysk, a właśnie na promocję dziczyzny w różnym stopniu przetworzonej. Spożywanie dziczyzny wyjdzie nam na zdrowie, wskazuje dr Lech Bloch, prezes Polskiego Związku Łowieckiego. Dziczyzna zabiera najmniej tłuszczu, najmniej wszystkich tych składników, które są szkodliwe dla organizmu. Konferencji naukowej o szkodliwości GMO towarzyszyły targi na placu Defilad w Warszawie, promujące produkty pochodzące z polskich lasów. Spróbować można było potraw i wyrobów z dziczyzny. Ocena wiarygodności kredytowej Polski nie została zmieniona, podała agencja ratingowa Moody's. Nadal znajduje się na poziomie A2, a perspektywa ratingu jest stabilna. Wcześniej agencja podawała, że może zaktualizować swoją ocenę. Na początku tygodnia agencja Moody's zmieniła prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki, przypomina ekonomista Mariusz Kękuś. To była diametralna zmiana prognozy, dlatego że pierwotna prognoza Moody's była 3,2% wzrostu, teraz jest 4,3% wzrostu gospodarczego. PKB będzie rosło w takim tempie według Moody's. Na koniec tygodnia agencja zapowiedziała rewizję ratingu Polski. Ostatecznie jednak pozostała ona utrzymana na poziomie z maja. To rzadko się zdarza, żeby w tak krótkim okresie od podwyższenia jednego ratingu od razu było ogłaszane następne. Wskazuje dr Lech Jańczuk. Wiarygodność kredytowa została utrzymana na poziomie A2-P1 ze stabilną perspektywą. Według agencji ryzyka fiskalne oraz inwestycje zmalały, a wskaźniki długu są stosunkowo korzystne. Agencja liczy na to, że rząd w dalszym ciągu będzie przestrzegać 3-procentowego limitu sektora finansów publicznych do PKB. Spodziewa się także, że zmaleje deficyt finansów publicznych z prawie 3% PKB do 2,5%. Wtedy rating Polski może zostać podniesiony. 14 września przypada 70. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji dziś w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności odbyły się uroczyste obchody. W uroczystościach w Suchowoli uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz rodzina błogosławionego. Listy do uczestników skierowali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w swoich kazaniach mówił o Polsce solidarnej, wolnej i demokratycznej. Mówił też: nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. To jest przesłanie aktualne wciąż. To jest dewiza, która powinna przyświecać nam wszystkim. Podkreślał szef MSWiA. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że mocodawcy zabójców księdza Jerzego nigdy nie ponieśli kary, podobnie jak cały aparat opresji reżimu komunistycznego. Przez wiele lat w czasie III Rzeczypospolitej funkcjonariusze SB cieszyli się przywilejami, takimi samymi przywilejami, jakimi cieszyli się w PRL-u. Do czasu, do 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę dezubekizacyjną. Ustawę, która odbiera funkcjonariuszom SB nienależne przywileje. Nie byłoby księdza Jerzego bez jego matki, która zapisała się na stałe w panteonie wielkich Polek, podkreślił dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ona wychowała nam tego świętego, ale była osobą skromną.
gdy Ojciec Święty dziękował jej za syna, ona w swojej skromności powiedziała, że to nie ona, to Pan Bóg dał Polsce i światu świętego Jerzego. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślił, że nie byłoby współczesnej Polski bez dwóch wielkich wydarzeń. Wybór Karola Wojtyły na papieża, na tron apostolski i męczeńska śmierć księdza Jerzego. Bo z tej męczeńskiej śmierci brała się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Życie i działalność błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki były motywem przewodnim drugiego gdańskiego pikniku patriotycznego. Wydarzenie odbyło się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Gdański piknik patriotyczny to szczególne wydarzenie dla rodzin i środowisk patriotycznych. O idei spotkania mówi wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Jaworski. Dzisiejszy drugi już piknik patriotyczny w Gdańsku to jest święto przygotowane przez młodych ludzi, którzy zapraszają gdańszczan, zapraszają mieszkańców Pomorza do wspólnego świętowania, do wspólnej zabawy. Piknik rozpoczęła Eucharystia w Bazylice Świętej Brygidy. Przewodniczył jej ksiądz Grzegorz Daroszewski. Bez wątpienia wielką zasługą księdza Jerzego było to, że jakby na nowo odkurzył i wydobył Ewangelię. Po mszy świętej uczestnicy przeszli ulicami Gdańska pod pomnik poległych stoczniowców. Tam złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie udali się do historycznej sali BHP. Tam na rodziny czekało wiele atrakcji. O głównym celu spotkania mówi radna miasta Gdańska Anna Wilska. Przede wszystkim chcieliśmy niektórym przypomnieć, a niektórym w ogóle przedstawić, szczególnie ludziom młodszym, sylwetkę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Podczas rodzinnego pikniku można było posłuchać koncertów patriotycznych, obejrzeć pokazy ratownictwa medycznego oraz rekonstrukcje historyczne. Swoje stoiska przygotowało m.in. Muzeum II Wojny Światowej i Gdański Oddział IPN. Patronat medialny nad imprezą objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Chorzelowie na Podkarpaciu odbyła się koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Mieleckiej. Uroczystości przewodniczył metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Przez koronację ofiarujemy Matce Najświętszej naszą wiarę i miłość. Obieramy ją na królową naszych serc, podkreślał ordynariusz tarnowski ksiądz biskup Andrzej Jerz. Niech dzięki tej koronacji wzmocni się duchowa przestrzeń ochraniająca przed złem nasze rodziny i małżeństwa. Złote korony w ubiegłym roku poświęcił Ojciec Święty Franciszek na Jasnej Górze. Powstały one z ofiarowanych przez wiernych obrączek i pierścionków zaręczynowych. Zgodę na koronację chorzelowskiego obrazu wydała Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Świętych Sakramentów. W homilii metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc mówił o potrzebie promocji ojcostwa i macierzyństwa oraz naturalnej wspólnoty rodzinnej. Zachęcił też wiernych, aby włączyli się w tworzenie nowej konstytucji. Starajmy się o to, aby w niej zostało zapisane imię Boga, prawda o małżeństwie i rodzinie, jak w artykule 18 obecnej konstytucji. Trzeba się starać o to, żeby w tej nowej konstytucji zapisana została ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I kolejny zapis postulujemy tu od Matki Bożej Chorzelowskiej, że niedziela jest święta jako dzień dla Boga, obywatela i rodziny, jako dzień duchowego rozwoju człowieka i budowania rodzinnej, społecznej i politycznej wspólnoty. W uroczystości wzięło udział tysiące wiernych z diecezji tarnowskiej, nie tylko przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych. Mszy świętej przewodniczyło kilku księży arcybiskupów i biskupów oraz liczne grono kapłanów. Do Łagiewnik przybyli kolejarze z całej Polski. Ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy w tym miejscu odbyła się już po raz 15.
Uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy do Łagiewnik rozpoczęła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Później kolejarze wraz ze swoimi rodzinami przeszli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Nie o logistykę chodzi. Chodzi o to, żeby łączyć ze sobą ludzi. W tym, co dobre, w tym, co szlachetne. W tym, co przez wielu ludzi korzystających z kolei jest bardzo oczekiwane. Poczucie bezpieczeństwa, uprzejmość, chęć pomocy, dobroć. Kolejarze przybyli do Łagiewnik, aby dziękować za miniony rok, ale także prosić o potrzebne łaski. Kolej przez lata była niszczona, chciano ją sprywatyzować, podkreśla Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP. To, co kiedyś rozbito, my dzisiaj łączymy. Ja jestem prezesem spółki PKP Utrzymanie. Za zadanie otrzymałem od właściciela, czyli PKP, za połączenie do końca roku tej spółki z PKP Budownictwo. To jest spółka, która ma w zamyśle odtworzyć rolę w przyszłości TK Telekom, która bezpowrotnie została utracona i sprzedana. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, mówi Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność. W tej chwili mamy nadzieję, że nowy prezes PKP-u wprowadzi nowe, dobre, stare kolejowe porządki i jest jakaś nadzieja, że wróci to na normalne tory. 15. Ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy do Łagiewnik zakończyła się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ojciec Święty odwiedził dziś Medellin, drugie co do wielkości miasto w Kolumbii. We mszy świętej na miejscowym lotnisku uczestniczyły tłumy wiernych, a wśród nich 62 osadzonych z miejscowych zakładów karnych. Udział więźniów w Eucharystii to symbol poszanowania godności dla osób najsłabszych. Podczas homilii Ojciec Święty wskazał na trzy postawy, które powinny kształtować życie uczniów Chrystusa. Chodzi o dążenie do tego, co zasadnicze, odnowę oraz zaangażowanie. W przypadku pierwszej postawy Jezus uczy, że więź z Bogiem nie może być zimnym przywiązaniem do norm i przepisów. El discipulado no es algo estático. Bycie uczniem to nie coś statycznego, ale stały ruch ku Chrystusowi. Niezwykłe trzymanie się wyjaśnienia pewnej doktryny, ale doświadczenie przyjaznej, żywej i działającej obecności Pana. Stałe uczenie się poprzez słuchanie Jego słowa. Jako chrześcijanie mamy pomagać innym, by nasycili się Bogiem. Nie możemy pozostawać obojętnymi w obliczu cierpienia najbardziej bezbronnych i upokorzonych, dodał Ojciec Święty. Papież podkreślał, że Kościół w Kolumbii jest wezwany do zaangażowania się z większą śmiałością w formowanie uczniów misjonarzy, którzy badają rzeczywistość i oceniają ją oczami i sercem Jezusa. Przybyłem aż tutaj właśnie po to, aby utwierdzić was w wierze i w nadziei Ewangelii. Trwajcie silni i wolni w Chrystusie, tak abyście odzwierciedlali to we wszystkim, co czynicie. Podejmujcie ze wszystkich swych sił naśladowanie Jezusa, poznawajcie Go, pozwólcie, by was powoływał i nauczał. Głoście Go z wielką radością. Po Eucharystii Ojciec Święty spotka się z księżmi, zakonnikami, osobami życia konsekrowanego i seminarzystami oraz ich rodzinami. I to wszystko na teraz. Zapraszam jeszcze o godzinie 21:20. Do zobaczenia.